Czołem, tu Michał tutaj nie gra, a to jest RNG News Short na 12 listopada 2024 roku. Już miałem mówić, że jest to kolejny powolny dzień, a tutaj Warlock w swojej zbierarce na karty dostaje nowy próg z 25 tysięcy złotych, przy których będą drukowane kroniki drużyn. Że ruszyły trzy wspieraczki Pico, czyli nowy postapokaliptyczny tytuł, którym stawiamy na robaczki. Teraz tym razem, w przeciwieństwie do innych, nie będą tu humana idealne. Znaczy, będą stawały w pozycji pionowej, jednak będą zachowywać swoje bardziej robacze wyobrażenie. Potem mamy Mothership Wage of Sin, czyli suplement o polowaczach na głowy. Łowców nagr, tak to się nazywa po polsku, którzy będą polowali na wszelkie rodzaje szumowiny poprzez bezkres kosmosu. I co jest częścią The Month of Mothership, ale o tym zaraz. Ostatnim tytułem, który się ukazał dzisiaj, jest The Unsinkable Terror of the Deep, czyli samoistny suplement do 5e, który zasadniczo wprowadzi nam klimat z Cthulhu do dedeków. Więc jeśli lubicie tą mechanikę, a chcecie pograć trochę palpowej wersji Zewu, to czemu nie? Ale skoro już wspominałem o Mothershipie, no to ruszyła akcja Mothership Month, czyli akcji mającej na celu promowanie niezależnych tytułów, suplementów, przygód, kampanii do Mothershipa. A akcja strony wystartowała na Backer Kicie i możecie tam sprawdzić wszystkie 21 tytułów, sprawdzać, ile już tytułów się fundowało oraz co każdy z nich oferuje. Przejdźmy do premier i tutaj mamy Path of Glory do Dragonbane'a, czyli nowa edycja kampanii wydawanej w latach 80. Shin Megami Tensei The Role Playing Game, Tokyo Conception w końcu widzi światło dzienne i już można pobrać ją z Drive RPG, a pewnie wspierające już dawno mają swoją kopię fizyczną. Jeśli nie, no to powinni już pewnie dostawać na dniach. A jeżeli szukacie czegoś taktycznego, oparte na kasetce do rozgrywania samemu, czy to też z kompanem, no to Carnage and Wrath, Revenants of the Velodina, to tytuł, który właśnie stawia na to taktyczną rozgrywkę jako gladiator w fantastycznym świecie, który stawia przede wszystkim na walkę. A zakończmy dość dużą wiadomością, czyli będzie nowa gra z uniwersum Lancera. Farfield ma być o eksploracji kosmosu, a za powstanie tego tytułu odpowiada Catherine Thorke. Więc to nazwisko wiele powie fanom tego uniwersum. I to było na tyle. Przeciągajmy i zachęcam Was do sprawdzenia wszystkich newsów, jakich źródeł na naszym nowym fanpage'u RNG News, RPG News by RNG. Tam będą wszystkie linki, odnośniki do źródeł, że możecie sami sprawdzić albo sięgnąć po te tytuły przez drive-thru. Trzymajcie się, dajcie lajka, co na pewno zachęci mnie do tworzenia dalszych materiałów, podsumowań dnia i pracowania dla Was. Trzymajcie się. Na razie.